na te święta życzymy Państwu dużo ciepła i spokoju i białego śniegu, takiego jak ta bańka. Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje, dlatego życzymy, aby 2020 rok przyniósł Państwu dużo wspaniałej muzyki i ulubionych płyt od Polskiego Radia Rzeszów. Zdrowych i pogodnych świąt. Szczęścia, pogody ducha oraz optymizmu. I zatrzymania się w tym pędzie refleks. Wszystkiego najsmaczniejszego, wspaniałej pogody i zdrowia. Oraz tego, żeby Boże Narodzeniowa gwiazdka otaczała Was ciepłą przez cały czas. I kochajmy się bardziej, nie tylko w święta. A wszystkim samotnym życzymy, żebyśmy my zawsze gościli w Waszych domach i dawali Wam tą namiastkę bycia z nami i z drugą osobą. Nie bądźcie już samotni. Żeby każda z jedyma kaloria zamieniła się tylko w pozytywną energię. A każde spotkanie zaowocowało świetnymi pomysłami. A w nowym roku życzymy i Wam, nam samych dobrych informacji. Wspaniałych świąt spędzonych w gronie najbliższych. I wszelkie pomyślności w nadchodzącym roku. Bardzo wierzę w moc życzeń świątecznych, dlatego życzę Państwu życzliwości dla innych, zrozumienia tych, których czasami trudno nam zrozumieć. Nie myślmy o sobie, że jesteśmy lepsi. W jakim sensie wszyscy przecież jesteśmy wyjątkowi. Jeżeli uda nam się to zrozumieć, jestem przekonany, że święta będą trwały cały rok. Dobrych świąt Państwu życzę. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim dużo rodzinnego ciepła, odpoczynku od codziennego zgiełku i zabiegania, a w 2020 roku bądźmy wszyscy razem z Polskim Radiem Rzeszów. Wszystkim naszym słuchaczom, od najmniejszego do największego, od najmłodszego do najstarszego, wszystkiego pięknego. Błogosławieństwa Bożego.